Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na Polerowej i muszę wam pokazać rzecz, którą zrobiłem, bo jest naprawdę coś genialnego. To, że mój umysł to przekminił, to jest po prostu coś niesamowitego. Ale oczywiście zanim przejdziemy do odcinka, to serdecznie was zapraszam na paniostaj.pl, ponieważ tam możecie kupić sobie takiego breloka, jakiego ja mam właśnie tutaj. I możecie, prawda, mnie w ten sposób również wspierać. A co miesiąc sprzedaje się tych breloków troszkę, więc ja naprawdę wam bardzo za to dziękuję, że mnie wspieracie. Mam nadzieję, że breloki wam dobrze służą i że macie je na przykład w kluczach, tak jak ja. Bo ja mam swojego przy kluczach zawsze, jestem z tego dumny i mega się z tego cieszę. No a dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowej, na którym zrobiłem, tak jak powiedziałem, mega cudowną rzecz. Zaraz wam to pokażę, ponieważ to jest to, co zrobiłem, sprawia, że TNT, które mam pod domkiem, jest jeszcze bardziej bezpieczne niż było bezpieczne. Jak powiem tak, w poprzednim odcinku, jak wam to pokazywałem, to było nie takie, mówiłem, że to jest bezpieczne, ale musiałem coś dorobić. Naprawiłem jedną rzecz, a zaraz potem wpadłem na jeszcze lepszy pomysł. Więc ja mam teraz podwójne zabezpieczenie tego TNT. Zaraz wam to pokażę, oczywiście. W sumie to już wam to pokażę, co ja będę czekał w ogóle. Dobra, schodzimy na dół od razu, jestem sam na serwerze. Nawet się nie muszę o nic martwić, bo mnie nikt nie nakryje. Schodzimy sobie na dół i teraz tak, patrzcie. Zrobiłem tutaj troszkę tak, żeby to w miarę wyglądało, że coś tutaj jest jakby porobione, że to jest w miarę jakiś stopniu zagospodarowane, zaplanowane i tak dalej. I teraz tak, tutaj za tym jest dźwignia i ta dźwignia otworzy pewne przejście. Jak wiecie, tutaj było przejście. Zrobiłem to w ten sposób, żeby wszyscy pomyśleli, że to jest po prostu takie miejsce na skrzynki, po prostu takie zrobione, takie nietypowe. I klikam sobie to i w tym momencie otwiera się tutaj przejście. Przechodzimy dalej. Tu zrobiłem wszystko, po drugiej stronie skrzynki, które nie mają jeszcze TNT. Ale słuchajcie, to TNT tutaj nie będzie potrzebne. To całe TNT, które mamy w tym miejscu, stąd zniknie, ponieważ... Wow, ale się wystraszyłem, zioma, ty! O, ty kurde wariacie, tak być nie będzie. O, nie. Muszę tam to oświetlić, nie oświetliłem tego tam, a to jest bardzo ważne, jakby mi to tam wszystko wysadził w powietrze. Tak się chłopa wystraszyłem, naprawdę. Tak być nie może. Dobra, znajdźmy szybko jakieś latarnie czy coś w tym stylu. Mamy pochodnie, ale może latarnie byłyby lepsze. Mamy gdzieś latarnie, gdzieś powinny być. Tylko pytanie, dobra, kolejne pochodnie. O, są latarnie, są trzy latarnie, dobra. Jeszcze gdzieś powinny być. Kolejne pochodnie, dobra, weźmy takie rzeczy. Kolejne pochodnie, ale mam latarnie, dobra, jest świetnie. Latarnie są fajniejsze do oświetlania, dobra. Idziemy to tam oświetlić. A, jeszcze jedną rzecz muszę sobie zabrać, dobrze, że sobie przypomniałem. Byk, znajdźmy sobie szybko strzałę, żebym mógł go ściągnąć z daleka. Bo ja nie chciałbym się z nim tam bić, nie chcę, żeby mi się wysadził. A skoro mam ten łuk, to wykorzystajmy go. Dobra, tak, murujemy to. Dobra, schodzimy na dół. I teraz tak, przechodzimy tu i naciągamy cięciwe. I zioma masak... Nie nabierzesz mnie, wariacie. O, nie. Zaraz ci wyciągnę długą to... O, jesteś. Eupum! Poszedł teraz tak. Czy tu nie ma czegoś jeszcze innego? Nie ma. Jest git. Jest cudownie. Dobra. Teraz tak, tu murujemy. To jest bardzo ważne miejsce. Już możecie się spodziewać, co ja chcę tutaj zrobić. To będzie naprawdę genialne. Zaraz wam to wszystko wytłumaczę. Najpierw sobie to oświetlmy, żeby tutaj... Nie było przypału, więc te dwie starczą chyba więcej mi tutaj... Dobra, daję te trzy. Dobra, tak jest git. I teraz uwaga, przekazuję wam informację, co będziemy robić. Mam tutaj toast boxa, w którym przygotowałem sobie rzeczy. Stawiam sobie go w tym miejscu. I teraz tak, na czym to polega? Zaraz pozbędziemy się wszystkich, dosłownie wszystkich, całego TNT, które jest w tym miejscu i przeniesiemy je w inne miejsce. Bardzo ważna jest ta skrzynka razem z tym wózkiem i bardzo ważne jest... To miejsce, ponieważ tu będziemy musieli stworzyć naszą kartę dostępu, o której już jakiś czas temu mówiłem. Stworzymy specjalną kartę, która będzie po prostu, którą będę miał ja, którą będzie miał Dave na tej karcie, po prostu, znaczy może nie na karcie będzie napisane, ale po prostu nazwiemy tą kartę tak, że po prostu będzie wiadomo, która karta jest moja, która karta jest Dave'a. Będzie trzeba jej pilnować jak oka w głowie, naprawdę. Nie można jej stracić, bo jeżeli ktoś dostanie tą kartę, może być niebezpiecznie. I teraz tak, ten wózek stąd, klikamy sobie tutaj ten przycisk i on sobie jedzie elegancko, bardzo fajnie. Zjeżdża sobie tutaj na dół i w tym miejscu on stoi obok tego lejka. Lejek jest zwrócony w jego stronę. My bierzemy skrzynki, bierzemy kolejne lejki i teraz tak, stawiam tu skrzynkę. I teraz wszystko, co włożę do tej skrzynki, załóżmy, że wkładam ten proch, on znika, wchodzi w lej, a lej popycha to do tej skrzynki. W ten sposób, jeżeli będziemy potrzebować TNT, żeby go wyciągnąć stamtąd, to nie będzie, to będzie najprostsza rzecz na świecie. Tu powiemy, że ta kolejka po prostu gdzieś odjeżdża daleko i że to w ogóle, że to gdzie indziej dojeżdża i tak dalej, że nikt tego, nawet jakby ktoś to odkrył, to nikt nie będzie chciał sprawdzać, dokąd ta kolejka prowadzi. A tak naprawdę jak ja, teraz, no tu akurat nie mam jeszcze karty dostępu, więc to na razie nie ma sensu, ale zabierzmy sobie ten przycisk i klikniemy go tu i w tym miejscu tak, klikam sobie to
i ten wózek stamtąd przyjeżdża z powrotem. I ja mogę sobie stąd właśnie te dwa prochy, które tam włożyłem, zabrać. Potrzebujemy, żeby go znowu odesłać, to tutaj będzie karta dostępu, a tutaj nie będzie, tu jej nie będzie potrzebne. Tu klikamy, pyk, odjeżdża sobie ten wózek, zjeżdża sobie elegancko na dół i teraz tu musimy zrobić cały ten mechanizm ze skrzynkami, który sprawi, że to będzie, że tak powiem, działać. I teraz tak, mamy skrzynki, mamy leje. I teraz trzeba to logistycznie dobrze zaplanować. Jest tak, tutaj stawiamy lej, który będzie to pchał tu. Teraz musimy zrobić tak, żeby jak najbardziej zaoszczędzić miejsce. Czyli na przykład tu są skrzynki w ten sposób. To pociśnie tu, a do tej skrzynki najlepiej jakby był lej znowu w ten sposób. Albo i nie w ten sposób. Czekajcie, jakby zrobić po prostu... Czy ja mogę tak zrobić? Mogę tak zrobić, że dam jeszcze lej w ten sposób, że to się jakby połączy. I dam znowu tu kolejne dwie skrzynki. Okej, okay. I teraz w tym momencie muszę zrobić tak. Tu zaoszczędzimy miejsce, jak zrobię tak. I zrobimy w ten sposób. Dobra, mamy połączenie. Tu będzie trzeba wymienić, bo nie da się otworzyć tej skrzynki teraz. Zaraz to, rzeczywiście co, nawet już to rozwalę. Tu będzie trzeba dać pół płytki po prostu, albo jakieś schody czy coś w tym stylu. Może pół płytki będą lepsze. Będzie to trzeba lekko zagospodarować inaczej, bo w ten sposób będziemy mieli więcej zdecydowanie miejsca. No i tutaj sobie to zakręcimy. I uwaga, robimy tak. Tu musi być w ten sposób, tak. I tu stawiamy kolejne dwie skrzynki, dobra, super. Tutaj będzie pusto, tu nie musi być nic. I teraz tak, stawiamy kolejne dwie skrzynki w tym miejscu i dwie skrzynki w tym miejscu. Teraz to będzie cisło tutaj, czyli musimy zrobić tu jedną skrzynkę. Poprawka. Tu wystarczy, jak zrobimy tak i to wyciśnie stąd. Tutaj damy dwie skrzynki i to wyciśnie stąd, dobra. I tutaj musimy dać jeszcze na dole dwie skrzynki, czyli damy tu i tu. A nie, tu już nie mogę dać na dole. To już się mi tutaj, że tak powiem, nie kalkuluje najlepiej. Co by tu można było zrobić jeszcze lepiej? Jakoś to jest strasznie nagmatwane, troszkę mi się to nie podoba. Można by było to zrobić lepiej, mi się wydaje. To by trzeba było zrobić wtedy jakby jedną ścianę do góry. Nie no, ale to jest dobre, no to wejdzie tu, to... A, z tej skrzynki nie ma wyjścia. Dobra, czyli musimy zrobić... Ojojoj. No dobra, no to trzeba zrobić tak w takim razie. Tu nie przejdę teraz, więc musimy to rozwalić. Okej. Okay. Dajemy tu. To dajemy... Czekajcie, bo już się pogubiłem teraz. Aha, wiem. Tak dajemy, żeby tej skrzynki brało. Z tej skrzynki bierze tu. I teraz stąd musi dać tu. Dobra, i teraz tak. Do tej skrzynki ładujemy wszystko. I z tej skrzynki to wszystko będzie znikało. Teraz tak, odłóżmy sobie do toastboxa wszystko, czego nie potrzebujemy, żeby mieć jak najwięcej miejsca. Dobra, robimy tyle, nam miejsca starczy. Co tu leżało? Aha, te dwa bloki. Dobra, odłóżmy to też. Idziemy po TNT, zobaczmy, czy to działa. Musimy zobaczyć, czy jak będziemy wkładać to... Dobra, już myślałem, że to TNT znikło, nie? Dobra, lecimy tu i teraz tak. Jak dam do tej skrzynki wszystko, to znika. Znika, idzie do leja. Z leja leci tu. Z tego leja leci tu i przechodzi sobie z wszystkimi tymi do samego końca i powinno się ładować tu. Okej. I teraz tak. To będzie trwało wieki, ale postarajmy się po prostu zapełnić wszystkie skrzynki, albo zobaczmy, czy z każdej skrzynki dociera. Więc teraz tak. Nie, no dobra, ja to mogę logistycznie zrobić. Tu idzie taką trasą. Dobra. Stąd idzie taką trasą tu i wchodzi w tą skrzynkę, a później z tej skrzynki i tak wejdzie w te lejki. Z tej skrzynki wchodzi w tamten lejek, wciśnie to w to i tu i znowu idzie tu. Z tej skrzynki idzie w dół, idzie tu i tu. Z tej skrzynki idzie... Dobra, wszystko działa. Wszystko jest perfekto. Możemy przenosić w takim razie TNT, więc uwaga, bierzemy to całe stąd. Tu bierzemy to, ok, starczy. Idziemy tu i teraz zapełnimy tą skrzynkę do końca. To wszystko musi tutaj się, że tak powiem, uregulować jakoś. Dajmy... O! Nie chcemy wysadzać tego, przepraszam bardzo. Dobra, tu teraz dajemy te i niech to się wszystko wypełni. Niech to się wszystko wypełni, musimy pozbyć wszystkiego. Te skrzynki są puste, te jeszcze nie, ale już będą. Dobra, są puste. Idziemy na dół i dajemy wszystko w to. Myk! No, wrzucaj. Dobra, jest, wrzuciliśmy wszystko. Niech to się znowu tam, że tak powiem, przesyła. Teraz ta skrzynka. Tu jest pusto. Weźmy te ziemniaki. Dobra. I weźmy, nie róbmy pustego przebiegu. Jeszcze dwa sloty mieliśmy. Więc dajemy tu resztę. Ok, i teraz dajmy resztę. Tu możemy dorzucić. I możemy tu dorzucić. Dobra, dorzucamy tu. Dobra, potrzebuję więcej miejsca w ekwipunku. Daję to tutaj. I zrobimy jeszcze leja. I włożymy tutaj to, żeby nie mieć nic w ekwipunku, żeby mógł jak najwięcej rzeczy przenosić. Teraz tak, tu jest pusto, tu jest jeszcze TNT, więc bierzemy. No teraz to mam, kurczę, tak wypchane
Teraz to już musi to działać. Dobra, tu, pum, wszystko. I znowu tam przesyła. Zobaczymy, jak to będzie działało. To jak to się wszystko unormuje, to się wszystko poprzesyła tam, gdzie powinno być, to już będzie naprawdę git. Dobra, tu, pyk, mamy to. Idziemy na dół zanieść, teraz do kolejnej jakiejś skrzynki, dajmy na przykład do tej. No, dobra, jest wszystko wrzucone. Ile jeszcze tych skrzynek zostało, bo ja tego mam strasznie... Dobra, jeszcze ta, tu, tu i tu. Dobra, te wszystkie zostały. No i tam nie będziemy mieli żadnego TNT, przez co ono będzie naprawdę mega bezpieczne. Tylko pytanie, czy mi się to w tych wszystkich skrzynkach, które ja mam tutaj, to zmieści, bo zaczynam wątpić. Szczerze mówiąc, ale powinno. No jeszcze są leje też, więc są dodatkowe sloty w lejach. No wydaje mi się, że się zmieścimy. Mam nadzieję przynajmniej. No co jest? Dobra, zabrałem wszystko. Pyk, dobra, jest fajnie. Idziemy tu. Gdzie tu jest jeszcze? Tu jest wolne miejsce, więc włóżmy tutaj wszystko. Bo w sumie powinienem dawać jak najbliżej tam, żeby to się wszystko jak najmniej przesyłało, bo jednak to przesyła po kolei, powoli bardzo. Dobra, weźmy to. Ło, ale żmudna robota, ale dobra. Tu dajmy do tej skrzynki. Tutaj to się pojawia i od razu znika. Tak szybko leci, ale dobra, tam się zaraz to wszystko wypełni. Tu są jeszcze trochę TNT. No, co mi to tak nie chce się przejść? Muszę tu klikać. O, tu też już zabrałem wszystko, dobra. Czy to jest wszystko? To jest wszystko, po drugiej stronie nie ma żadnego TNT, bo to przed odcinkiem ledwo co postawiłem tam te skrzynki. Dobra, i teraz tu możemy załadować resztę. Działa. I teraz tak, cała skrzynka tutaj nam się wypełnia w tym momencie TNT, jak widzicie. Czyli w tym momencie jesteśmy, że tak powiem, ustawieni, że tak to ujmę. Tu, pyk, 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 pyk. O, to miało być tu, tu, tu. Tak, dobra. Bierzemy sobie ziemniaki tu, tutaj to. Zielone weźmy tu. Pochodnie, elytra, ziemniaki tutaj. Znaczy jabłka, to mi nie jest potrzebne. Luneta jest ważna, luneta zamiast pochodni. Leje tu, leje włóżmy sobie z powrotem. Bierzemy ten lej też. Włóżmy tu i mamy to zrobione wszystko. To byśmy gdzieś mogli tu zawiesić, nie? Tutaj. Dobra, nic mi się tu nie powinno respić, przynajmniej mam taką nadzieję. Jak mi się coś zrespi, to się zdenerwuję. Jakby to wszystko Ej, ciekawe, czy jakby tu creeper wybuchł, to czy te skrzynki się zapalą i też wybuchną? Mam nadzieję, że nie. Jeżeli tak się może stać, to mamy przekichane. Ale dobra, w tym momencie idziemy, weźmy sobie tego z boxa, dajmy go tu, zabierzmy to i murujemy to. Murujemy to po całości tak, żeby... Czy tędy wyjedzie ten wózek teraz? To nie ten przycisk, dobra, czekajcie, pomyliły mi się przyciski, ale czekam aż to przyjedzie, tu. Jedzie? Przejechał, okej, dobra, wracaj. Jednak nie przejechał. Do góry dam radę, z powrotem nie dam rady, dziwne. Dobra, teraz jest git, teraz to zadziała. Przyjeżdżaj wózeczku, bierzemy to. Mamy tu i możemy zawrzeć sobie TNT. I jak chcemy, to możemy to, prawda, odesłać. Teraz pytanie, powiecie, no dobra, ale co jeżeli ja będę chciał to TNT dać z powrotem? No to planu nie mam niestety w tym momencie, więc trzeba to będzie dopracować albo ewentualnie po prostu przekopać się i tam pójść sobie na normalnie w świecie. Ale mam nadzieję, że nikt tego nie będzie chciał tam śledzić. No czekajcie, bo ja tak teraz widzę, że jest lekki błąd, że jak się tutaj wchodzi, to w sumie tu powinno być to zamurowane w ten sposób, żeby ewentualnie jakby ktoś tam zerknął, pomyślał, że to sobie skręca. I to wcale, wiecie, tutaj nie ma żadnego większego znaczenia. Dobra, tak i tak będzie trzeba przechodzić tu. Dobra, wiecie, żeby było widać, że skręca i że gdzieś to sobie jedzie po prostu. Taki plan. Taki jest plan. Sprawdźmy, czy to działa teraz. A, skończył mi się ten. Muszę, no dobra, będę musiał to zrobić, żeby to tu zamurować, bo wykorzystałem wszystkie bloki. Działa. Działa wszystko. Odsyła, możemy go odesłać z powrotem nawet tak. Dobra, ale będę musiał tu zrobić drugi. Znaczy nie, przycisk musi być tu, a w tym miejscu musi powstać ta, jak to się nazywa, ta karta. I tutaj będzie potrzebna karta dostępu. I w następnym odcinku się tym zajmiemy, żeby taką kartę dostępu po prostu mieć i żeby stworzyć takie karty dostępu i będzie to działało. Dobra, wszystko jest git, elegancko, biorę sobie tego toastboxa, myk, bierzemy go, wychodzę stąd, zamykam to i mamy wszystko przygotowane. Pyk, tu, zamyka się klapa, zamyka się to, no po prostu teraz nic. Nic po prostu nie jest w stanie nakryć tego TNT, no po prostu jest to ukryte perfekcyjnie.